przechodzimy do kolejnego punktu, bo za chwilę za ulicy panią Agatę. Oprócz wniosku o budowę mieszkalnego wysokości 8 metra 10-metrowego na działkach w kilku obrotach 58 pod górze. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek UZZT o budowę budynku 10-metrowego na działkach w obręb 58 pod górze przy ulicy Jana 23 w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie. Materiałach brak danych na temat odpowiednienia budynku na skargi, gdzie ma stanąć wieżowiec. Ponadto powierzchnia wielowiejna czynna wynosi tylko 30% powierzchni działek. Które to miejsce? Między kościołem a wieżowcem. Aha, tutaj, teraz po powiedzeniu. To jest tak, że małe pogórki wiążą do nas. Zaraz? W tym przypadku co jest? To znaczy, jaka jest sytuacja? Jest taka sytuacja, że deweloper na dzień dzisiejszy zrezygnował z budowy ulicy Wyszyńskiego, ponieważ są straszne problemy z działkami, z działką, którą żąda po prostu poprzednia właścicielka. Ma prawo zwrotu. I deweloper powiedział, że nie da 1 000 000 zł za tą działkę, bo to jest kawałek działki, jest na takim wyceniona na 900 tysięcy. I będzie z drugiej strony po prostu robił wjazd od Jana 23. I rozbudował ten po prostu blok i zrobił go wyższym. Żeby pokryć sobie na koszt budowy drogi. Tak. To jest projekt cały czas. To jest projekt cały czas. Bo byłaby droga Wyszyńskiego zrobiona, on by sobie ten bloczek tam zrobił, byłoby wszystko w porządku. Na dzień dzisiejszy on się zdenerwował, że nie będzie 1 000 000 wkładał w coś, co mu się to nie opłaca. A na tej strony, jest na tej strony, odpowie są jakby... Jest taka możliwość. No i czyli tak powiem, opiniujemy negatywnie, ale... No nie chcieli starania. On i tak sobie przebywał. A pan to opowiada, że ten budynek tam był, czy...? Ja jestem negatywny. Aha, tak. Chcę pan dożyczyć. No to już po prostu... To jest za przyjęciem. To się wstrzymał. A, to jest wymieniła się. I chodzimy do kolejnego.